later. 6.5 hours later. A few inches later. Day two. Day three. Day four. A few moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator... Cześć, siemanko, piąteczka, z tej strony Jan z Growly Games, mordecki, witam was w kolejnym odcinku z Farm Simulator 2017 na seria Kariera Młodego Rolnika, mordeczki. I na samym wstępie chciałbym podziękować w sumie, bo dzisiaj były wigiliki klasowe i chciałbym serdecznie pozdrowić mojego najlepszego kumpla, mojego najlepszego przyjaciela Daniela, który mi wręczył oto taki właśnie prezent. Bo ja ostatnio na lekcjach i w ogóle wszędzie w szkole mówię to słowo charakterystyczne, nic nie muszę. Jak widzicie, albo nie widzicie, o, już pokazuję wam, koszuleczkę mam. Koszuleczkę z napisem nic nie muszę. O kurwa! Tak reasumując, podłapał to, że cały czas w szkole mówię to słowo nic nie muszę, bo nic nie chcę. A jeszcze mi wręczył taki nowy kubek, mam nowy kubek. I jest to napis, królowie rodzą się tylko w lutym i rządzą cały rok. A wygląda on tak. Tak wygląda właśnie mój nowy kubek. Pewnie się oswoicie z nowym kubkiem na moim kanale. No więc pozdrowienia dla Daniela i w ogóle wesołych świąt, Danielu. Dobra, a my dzisiaj, mordeczki, przechodząc już do sedna sprawy, lecimy naszym New Hollandem, a czekajcie, w sumie bym zapomniał, bo dzisiaj lecimy znowu z Orką. Sorry, jak będę miał dziś dziwny głos, bo coś mi szwankuje gardło ostatnimi czasy i niestety ciężko. Mam nadzieję, że po prostu głos jest w miarę okej, ale gdzie i nie gdzie, jakby się zdarzyło coś niejasność, to już chcę wam uprzedzić już od samego początku, że to jest po prostu głos, po prostu mi się, no, troszeczkę zgadłem problemy. Dobra, jedziemy. I dobra. No i co mnie słychać, modeczki? No, dzisiaj piąteczek. Piąteczek, piątunio. I no i w sumie dzisiaj, mordeczki, co? Już po szkole, dawno. I już dawno, jak wiecie, jak się już jest po szkole, no to dzisiaj w sumie przygotowania do świąt. Dzisiaj w sumie robiłem przygotowania na święta na full, więc dzisiaj no posprzątałem w swoim pokoju, troszeczkę poomiatałem te ITP i DD, różne rzeczy tutaj, jeszcze musiałem podkurzać trochę swój fotel, musiałem troszeczkę odkurzyć. I w ogóle tutaj dzisiaj robiłem takie drobne prace, porządkowe, takie wstępne, już w moim studio. O, coś mi się zjechało, o panie. Aha, no i w sumie teraz czekajcie, bo chcę wam pokazać, co dzisiaj będziemy robić. Jedziemy moim New Hollandem i mam dla was fajną koncepcję, bo dzisiaj sprzedajemy pułk czteroskibowy Sampola, nie, Salforda, Salford. Ten czteroskibowy zawieszany pułk Salforda sprzedajemy, mówimy już mu papa, tu się mówią papa. Mówimy dzisiaj temu koledze już papa. Mamy 18 tysięcy, a jeszcze będziemy mieli dodatkowy korzyść, jak go sprzedamy w sklepie, ten pułk, niż sprzedając go normalnie. No i wiecie co, w sumie... Aha, to nie, że się odczepił gościu. I dobra. Zobaczymy, ile nam dadzą w sklepie za tego Mariana. Dadzą nam jakieś 10 tysięcy. Sprzedajemy, okej. I nawet na korzyść wyszło, bo mamy jeszcze 10 tysięcy, dodatkowe 10 tysięcy. Co jest okej, na plus. Dobra, teraz ja wysiadam. Opatrzcie się sobie taką odmianę. Dzień dobry, chciałbym kupić tutaj pułk. Pułk Kuna, Vary Master 153, 15 tysięcy, kupuję, nie wypożyczam, kupuję, potrzebuję 88 kW i 128 km.
88 koni mechanicznych, czyli potrzebuję i dobra 15 tysięcy i kupuję i dziękuję, dobranoc, wesołych świąt życzę. Aha, koniecznie. Gdzie jest mój kun? A, stoi. No i tak się prezentuje nasz nowy nabyteczek. Właśnie jak widzicie, było z naszego konta 15 tysięcy. No i przeznaczyliśmy go na nowy pług, bo jak zapowiadałem, a co może jeszcze nie zapowiadałem, dzisiaj mordeczki lecimy z orką. Tak, dzisiaj lecimy z orką, ale lecimy z orką już nowym nabyteczkiem. Słuchajcie, nie tak. Dobra. Sprzyjmy go, panie. Dobra, teraz. Cyk, cyk. Z tego co się dowiedziałem, u nas w szkole jazda ciągnikiem, nauka jazdy wygląda tak, że dają ci brony, pług czy coś tam, jakąś maszynę i jedzie jazda w pole i tak się uczysz jeździć. W sumie jest z jednej strony dobrze, bo przynajmniej nauczysz się same plusy. Przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, czy się nauczysz jeździć ciągnikiem, a pożyteczne, czy w końcu coś zrobisz, coś w polu, nie? Dobra, nic nie jedzie. Pięknie. Za niedługo pojawi się odcinek, może jeszcze przed świętami, albo na Sylwestra. O, na Sylwestra zrobimy może godzinny odcinek. Bodajże może z farminga. Może nie godzinny, ale zrobimy odcinek z pytankami. Dam wam taki odcinek specjalny, taki, żeby tam zadawać się pytanka. Bo jest to bardzo... wiecie, raz był taki filmik, ale niestety mi zbanowali dźwięk i dlatego zrobimy tak już na poważne pytanka znowu, ponownie, bo teraz to wyszło już oficjalnie. Aha, i piszcie w komentarzach, jeśli ktoś ogląda film do końca, moje wszystkie filmy do końca, to piszcie, czy wam się podoba wam moja nowa, moje nowe outro, bo... No, tu mam nowe outro, jak ktoś by nie wiedział, dodałem do tego jeszcze zmienioną muzykę, zmieniłem w tym outro. Bo intro w sumie może będę dodawał to samo. Teraz to swoje takie stworzone przez By Szymon. No, pozdrawiam się z tym jeszcze Szymonie. I też właśnie, żeby jeszcze raz pozdrowić Daniela, bo naprawdę chłopak zrobił kawał świetnej roboty, kupując mi tą koszuleczkę. Naprawdę, Daniel, łapeczka, ten. A, właśnie, młodeczki. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a to masz taki czerwony guziczek. O, wiem, czerwony to jest kolor taki, który męczy strasznie wasze oczy. A on się zmieni na szary kolor. Tak na szary kolor się zmieni, to tak już nie będzie was męczył i trapił. Czy zasubskrybować, czy nie zasubskrybować. Po prostu zasubskrybujcie, zalajkujcie, wykomentujcie i ewentualnie udostępnijcie. No i w sumie... Ale przede wszystkim zasubskrybujcie. I aha, i jeszcze kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymać wszystkie powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Bo teraz przez święta, w sumie okres takiego wolnego, czyli w sumie aż tydzień. Wow. Cieszmy się i radujmy. No to myślę, że będą odcineczki. Może troszeczkę bardziej regularniej, żeby troszeczkę wam... No wiecie, o co chodzi. Bo teraz przestój, aż czekacie aż do piątku. Ale w sumie to jest dobrze, przynajmniej... nie są tak regularnie już materiały i tak musicie się oczekiwać. Nie wiem co teraz na weekend, bo zobaczymy co będzie z tą niedzielą, co będzie z dniem wigilijnym. Ja jeszcze nie obiecuję, czy będzie materiał w niedzielę, dlatego właśnie nagrywam dzisiaj piąteczek i sobota. Ewentualnie właśnie to jest sytuacja wyjątkowa, wigilia, różnie może być, mogę nie nagrać, bo dzień ten może być jeszcze ostatnie dopięcia na guzik, jakieś potrawy, znaczy ja tam się nie zajmuję kulinarią, ale jakieś ewentualne dopięcia na ostatni guzik jakichś tam rzeczy. I może być, wiecie, może być ostro, że tak powiem, Hell's Kitchen. I dlatego wolę się wyrobić z dwoma odcinkami. Jutro wiadomo będzie raban, bo to trzeba już wszystko zacząć przygotowywać, a będzie ewentualnie dopięcia na ostatni guzik, więc jutro będą przygotowania, więc... Raczej jutro spodziewać się i tak w ogóle przez okres ten świąteczny, czyli do niedzieli spodziewajcie się napiętego grafiku, będę miał napięty grafik. Spodziewajcie się odcinkami, późnymi wieczorkami będą wchodzić odcinki, bo ja będę niestety, że raz zmęczony, a dwa, że będę starał się coś pomóc, jak najwięcej przygotować do świąt.
No i wiecie, no... Święta, święta i po świętach będzie i w końcu będziemy, wrócimy normalnie już, wszystko będzie normalnie na kanale po staremu. Tylko wiecie, tylko okres świąteczny jest taki dziki, dlatego, a szczególnie Bożego Narodzenia. No i dlatego będzie wynikało z tego to, że będziecie mieć, będę się starał dla was nagrywać odcinki, ale musicie się uzbroić w cierpliwość, bo te odcinki będą wychodzić późnymi wieczorkami, naprawdę. Więc będziecie mogli, tak będziecie sobie, jak późnymi wieczorkami, to będziecie mieć w sumie na... Jak ktoś będzie czekał na pasterkę, jak ktoś będzie szedł na pasterkę, to będzie mógł sobie przed pasterką oglądać taki odcineczek, cyk, a nudzi mi się, mam godzinę do pasterki, cyk, włączam sobie wpisy, włączam sobie YouTube'a, ja z Rony Games, zachęcam serdecznie, przed pasterką sobie oglądać jakiś odcinek, mam nadzieję, postaram się zmobilizować, a ja się zmobilizuję, bo jeszcze nie wiem co wyjdzie, chcę takie, żeby przez okres świąteczny wychodziły ciekawsze gry, nie takie te poboczne. No to więc zobaczy się. Przybyła mi nowa subskrypcja. Teraz piszcie w komentarzach, czy wam odpowiada, że każdy nowy subskrybent będzie wyświetlany na początku filmu. Piszcie w komentarzach. Aha, i właśnie. Na koniec filmu, bo obiecywałem wam, a w sumie nie włączyłem sobie właśnie telefonu. A, żem się zdupił. Nie włączyłem sobie telefonu. Ale czekajcie, jest 20... Dobrze, że o równej 20 zacząłem nagrywać. No dobra. Jakoś to się wyrobię. No, jako tako, że dzisiaj jest piątek i pierwszy odcinek i nie wiem jaki będziecie mieć, czy w ogóle będziecie mieć na święta jakikolwiek inny. Więc postaram się wam wypuścić troszeczkę dłuższy odcinek, żebyście mieli co oglądać przez ten okres świąteczny, bo wiecie, bo wolę zrobić dłuższy materiał. I choćby miałoby być dwa, ale długie materiały. Bo nie wiem jak właśnie będzie z tą niedzielą, moi drodzy. Prawdopodobnie, oj boję się, że może jednak nie być w niedzielę. Ale... zobaczy się. I ta koszuleczka naprawdę jest gitara, nic nie muszę. Ja właśnie jak mówię wam, bo ostatnio w szkole dość często mówię to słowo, nic nie muszę, bo ja nic w sumie nie muszę. W ogóle wszyscy właśnie tak pytają, ostatnio mnie koleżanka z klasy spytała, czy mam pokój w kuchni. To w ogóle możecie, to, te, takie i inne pytania będziecie mogli mi pozadawać na w sumie takim odcinku, albo zrobię osobny Q&A, w sumie czemu nie. Zrobić osobną serię Q&A, albo po prostu w odcinku mam, nie, w sumie nie, bo nikt nie ogląda takich rzeczy. Nie no, poznałem się Q&A. No coś się wymyśli, bo w farmingu ten to się boję, że mogą dać coś. Pięknie idzie orka. Też czteroskibowe, ale kuna już i obracalny pług, to już jest w ogóle progres, bo szybciej idzie, bo tylko nawrót jest, ten niby długi nawrót. Nawrót jest tylko, tutaj jest tym, co tak traci się czas. W sumie na tym nawrocie się, nawracając tracimy czas. Ale tak naprawdę jest to lepsze, bo nie trzeba jeździć z drugiej na strony. Nie trzeba jechać takiego długiego odcinka, tylko wystarczy nawrócić i obrócić pług i jedziemy. No, konkretnie się bawię. Na klawiaturze nie mam pada niestety, już mi brat zakosił pada, no niestety bez pada gram, ale mam kierownicę swoją klasyczną, w ogóle pobieram moda, najpierw moda, nawet nie wiedziałem, że znowu, szybko te aktualizacje coś wychodzą, niedawno pobieram aktualizację, a tu patrzę, dzisiaj wchodzę, spodziewałem się aktualizacji, ale tak w sumie patrzę, znowu aktualizacja takie, no ja pierdzielę, no i chciałem wam wprowadzić nowego moda. Ale to już niebawem na kanale się pojawi może nowa seria za piętnastkę, jakaś polska seria. W 17 się nie bójcie. Jak będzie aktualnie, jak mam już tego będę jednego moda skompletowanego do polskiej serii. Są dużo polskich modów, ale chciałbym jeszcze taką chciałbym wam zaspoilerować, a w sumie nie będę wam spoilerował. Pobiorę tego jeszcze jednego moda.
pobierałem wiele mapek, pobrałem taki pobrałem ten PGR, co gra na nim Brączek z Kaskaderem, ale strasznie, ale to naprawdę strasznie tnie. Mój komputer nie wydala tam zbyt dużo. Sprawdzałem jeszcze nagrywkę, testowałem nagrywkę na tym no save'ie. No dupę nie urywało, bo odcinki, gdzie parosekundowe, to naprawdę bez sensu gra. Wolę wam zrobić jakąś polską serię w końcu, tyle wam już, to tak już jest duży spoiler, że będzie polska seria. Kiedy, to jeszcze nie wiem, ale postaram się dla was zrobić taką typową, już naprawdę nie jak typowa polska wieś V3, że były duże zatory, znaczy zrobimy taką, ale już niebawem pilnujcie, bacznie obserwujcie mój kanał, bo wpadnie ta seria, ale jeszcze nie wiem kiedy i jak będzie się nazywała, też nie mam żadnego pojęcia. Możecie też proponować, możecie już w sumie przed nazwą serii. Tyle wam powiem, że to będzie polska seria, więc wymyślajcie już. W sumie nie wiecie jakie będą mody, więc nie możecie powiedzieć, ale możecie wymyślać już nazwy do serii, tej polskiej serii, wymyślać nazwę. Więc wszystkie mile widziane, wszystkie komentarze przyjmę i wybierę ten najlepszy komentarz i oznaczę go serduszkiem. Ten komentarz, który oznaczę serduszkiem, to znaczy, że to ty, drogi widzu, droga mordeczko moja, panie i panowie, drogi widzu, to ty wygrałeś ten konkurs na najlepszą nazwę na serię polską. Tak postaram się zrobić, że jak będzie serduszko, to będzie serduszko pod twoim komentarzem, to znaczy tylko pod jednym komentarzem, żeby się wyróżniał. I jak będzie, to naprawdę wiedz, że coś się dzieje. Teraz muszę postarać się z wami troszeczkę bardziej integrować, troszeczkę z wami się bardziej poznawać, więc dlatego zrobię dla was taki mały challenge, coś żebyście wy zrobili w końcu na tym moim kanale, bo sam nie będę robił, bo pierdziele nie robię, nic nie muszę. W sumie mogę nagrywać, bo będę nagrywać, od dzisiaj będę nagrywać coś chyba w tej koszulce, bo będzie idealnie pasuje do tych, nic nie muszę. Więc ja nic nie muszę, ale ty musisz zasubskrybować, załapkować, skomentować, kliknąć dzwoneczek, bo otrzymasz wszystkie powiadomienia o moim materiale i udostępnić ewentualnie. Ja, jak widzicie, ja mam immunitet, ja nic nie muszę, ale ty pamiętaj, musisz zrobić te 4 czy 5 rzeczy kluczowych dla mojego kanału. I serdecznie bym zachęcał do polecenia innym, jeśli inni się interesują rolnictwem albo lubią gry dane, jakie są na moim kanale, to serdecznie zapraszam i zachęcam do udostępniania, właśnie to udostępnianie mi pomoże. A właśnie nie powiedziałem, na koniec filmu, jeśli już wytrwacie do końca, jeśli ktoś jest dla wytrwałych, to będzie dla was taki challenge. Jeśli wytrwacie do końca, to dam wam, tylko nie wiem czy tu mam telefon, no jak nie mam, o kurde, to chyba nie mam. Dobra, nieważne. Ja i tak się postaram dla was, mimo wszystko, jeszcze dać mój kod Snapa do zeskrinowania ewentualnie. Ja się postaram, spokojnie. Ja wszystko mogę. Bo wszyscy pewnie chcieliście by mojego Snapa, a nie mam jak go, a obiecałem już go w zeszłym odcinku. I dam wam Snapa. Dobra, czekajcie, trzeba być kod do środeczka. Ale tak też mi się fajnie orało. Nie wiem sobie, ile mamy minut. A dobra, spróbuję zaorać całe pole, będę miał spokój, będziemy potem już, żeby już nie orać tego. Ale naprawdę, pięknie nam to idzie. Holand T5 daje sobie radę. Myślę, że za jakieś parę odcinków, myślę, że już jak będziemy już w 20 odcinku, co dziesiątkę, to spróbuję coś nowego kupić. Na pewno to już będzie, to już jest ponad 10 odcinek, więc mamy już coś nowy nabytek w końcu. Teraz umówmy się, wchodzę z wami w taką umowę, że, albo nie, bo co dziesiąte to, będzie, to nie będę miał na przykład hajsu. Dobra, bez sensu. Nie, to zrobimy inaczej.
co 20 odcinek kupuję nowy nabytek. Będę się postaram się. Mam nadzieję, że moja mama to mnie nie zawiedzie, nie rzutowałem. Tak na poważnie. Nie, serio, postaram się coś, co 20, co już jak będzie wybije kolejna 20, to postaram się kupować jakiś choćby i nawet drobny nabytek albo jakoś zwierzę, albo coś dokupić po prostu. Co 20 odcinek coś dokupujemy. Tak, żeby nie kupować cały czas, żeby ten hajs nam nie ubywał tak szybko. Żebyśmy gromadzili pieniądze na właśnie te nabytki. Przydałoby się właśnie kupić troszeczkę już mocniejszy ciągnik, bo New Holland się pewnie już wam nudzi powoli. Myślę, że polecimy właśnie tą kolejnością, po kolei będziemy kupować ciągnik. Czy będę kupował, no bo nie wiem co tam z tym Interzeusem jest. Ale urozmaicę wam tą serię, naprawdę, ja... Hopsia la 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 lajka. Popsia, jak cię porywam. I tak to się robi, proszę państwa. Orka na całego. Ta łyżka to nie pytajcie dlaczego, bo w sumie od świnek jeszcze nie zdejmuję już tura. Bo to jest mój główny ciągnik taki wielozadaniowy na gospodarstwie. On jest i do świnek, prac przy świnkach, prac bardziej mocniejszy ciągnik chciałem, bo ten majorek nie bardzo mi pasowałby z tym pługiem, nie dałby sobie rady zbytnio. A to tak na lajcie, tak jestem pewien, nie boję się o New Hollanda, że nie wytrzymie na tego takiego napięcia. I w ogóle nie pytajcie czemu ten tur nie jest i ta łyżka nie jest po to, żeby na kamienie, bo kamienie jako tako w tych glebach odpukać nie ma i nie jest mi ta łyżka potrzebna jak panom z Mokrzyna. Pozdrawiam Mokrzyn. W Mokrzynie, jak wiecie, jak ktoś ogląda i wie o co chodzi, to łapeczka w górę. Jeśli ktoś wie o co chodzi GR Mokrzyn, no to oni tam ustawią taki właśnie łyżek, takich w sumie innych troszeczkę bardziej potrzebnych do tuza przedniego, czyli trzypunktowego układu zawieszenia. I w sumie tak to oni tam te kamienie co mają, to oni właśnie do takich właśnie tych łyżek dają. Trzypunktowy układ zawieszenia. Trzeba wyrównać. New Hollandy są ogólnie ładne w każdej robocie. Naprawdę, nie, mi się podoba ten New Holland w tym pługie, naprawdę. Jeśli też tak uważacie, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i w sumie ty też zasubskrybuj. Ty tam, widzę, że ty tam jeszcze nie subskrybujesz. Widzę, że coś, że cię trapi ten czerwony kolor. Zmień go na szary i już cię nie będzie męczył, synu. Jebni suba, synu. Bo będzie, tak będzie lepiej dla nas obu. Więc drogi kolego, koleżanko, naprawdę zachęcam do zasubskrybowania. Tak, ciebie, o tobie mówię, żebyś zasubskrybował ten kanał, tak, tego pana, czyli mnie, Janski Rolnik Games. Pozdrawiam serdecznie. Wiem, w ogóle ten odcinek spodziewam się, że wyjdzie bardzo późno, bo tak mówię, że będą wychodzić późno, bo dzisiaj specjalnie nie szedłem do kościoła na służbę, bo no nie musiałem, raz, że się źle czułem, nie chciałem bardziej z tego zimnego do ciepłego przechodzić i nie chciałem zachorować bardziej i wolałem zostać w domu i przynajmniej sobie coś pożyć i tak nie leżałem bezczynnie, bo posprzątałem sobie u siebie w pokoju i troszeczkę nieco poomiatałem, poogarniałem tak wstępnie w swoim studio. A tak to potem postanowiłem, że coś dla was nagram i w sumie jak się raz sumując, moje sprzątanie skończyło, to się skończyło tak przed siódmą,
i wiecie, no i, i nabrałem się w sumie za nagrywanie przed 8, a mamy już 18 po 8 wieczorem. No to odcinek prawdopodobnie 9, no to będziecie mieć pewnie na godzinkę 10-11 max. Po 11 spodziewam się, spodziewajcie się tak bardziej odcinka na godzinkę 11, tak, początkiem godziny 11 wieczorem. No bo wiecie, też nie miałem czasu kiedy wcześniej tego nagrać, bo jak przyszedłem ze szkoły to nie bardzo mi się chciało. No i w sumie zabrałem się teraz wieczorkiem, bo teraz mam już czas. Będziecie mieć w sumie, jak ktoś nie śpi, więc jeszcze nie idziemy spać, nie idziemy spać. Ja na świecie kłamać. No więc jak ktoś jeszcze nie idzie spać o godzinie 11, czy tam idzie spać o 2 w nocy, to naprawdę polecam sobie oglądać ten odcinek, bo będziecie go mieć w tych późnych porach. Pole. Ta la la. Na 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 na. U, tu ja bym miał trochę ciężko, trochę przybuksował. Jedziesz, dajesz malina. 210. Firmowe paliwo. Dla Karoliny z dedykacją. Malina! Pięknie na to idzie. I też się weźmiemy za poprzeczniaki. Dzisiaj na odcinku będziemy mieć zorane, ja zoram już dla was całe pole. To łyse pole. Po żniwach. Jak na razie nie dajemy żadnego obornika czy coś, bo nie mam na razie takiej możliwości, nie mam co dawać. Jak troszeczkę bardziej przygazujemy przy świnkach, postaram się dla niej kupić tą paszę. Mam tego paleciaka. Kupowałem w sumie kiedyś tą paszę. Kupiłem raz nim tą paszę. Wieloskładnikową. Wieloskładnikową, nie wiem jak to tam woli to nazwać. Ja to nazwę wieloskładnikową. W ogóle tak nie mówiłem wam, ale kiedyś tak wracam autobusem i jedzie jakiś Ursus, taki ludzie, no na pewno pan Mleszek. Okazało się, że to pan Mleszek, była połowa grudnia, a pan i to było po roztopach pierwszego opadu śniegu. A tu patrzę, pan Mleszek wraca z Orki. No to nieźle się bawi gościu, nie? Jak jeszcze w połowie grudnia, niektórzy nawet w styczniu jeszcze orają. A nawet teraz widzę na YouTubie, że teraz nie wiem co wyniknęło, te pewnie te deszcze czy coś. Tak wpłynęło, że na YouTubie teraz wszyscy nagrywają orki, czy Miki tam w ogóle wszyscy nagrywają, teraz widzę orki, mokre orki, czyli te grudniowe orki. No to się nieźle bawią. Czyli nie tylko pan Meszek wyjechał w połowie grudnia w pole. Tylko większość rolników. O 60 FPS-ów, 59 FPS-ów, pięknie leci wszystko. Dobra, że będzie się dłużej renderowało i... Dobra, w ogóle zrobię wam taki już troszeczkę... Taki już przedsmak świąteczny. Taki klimacik już. Żeby was już już tak zachęcić do tego świątecznego klimatu, już się wczuć. To jeszcze nie czuję się tego świątecznego klimatu, to postaram się was wszystkich wciągnąć już ten klimat świąteczny. Pododaję troszeczkę takich pierdółek świątecznych, żeby było wam milej oglądać. Czuliście już te święta? W sumie ta mapka jest przeszkadzająca w sumie. Gdzie to jest to? 9. Nie, po co ta mapka, tak niepotrzebnie nigdzie nie jadę. W sumie to pod koniec odcinka się teraz kapnąłem. Dobra, ruszamy.
I ruszamy. Na sobie w środeczku, tak na koniec. Może jeśli ktoś już, jeśli już tak naprawdę ten, to już kończymy powoli ten odcinek. Więc już, już żebyś nie spóźnił się, możesz zostawić już kciuka w górę, zostawić subskrypcję, komentarz, udostępnić, kliknąć dzwoneczek, aby otrzymać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Tak, wiem, już to mówię, już to ponad już 160 razy już to mówię. Ale no, trzeba. Jak must, to must. Tak to się robi. Pole, ja pie... Nie no, ja jestem pod wrażeniem tej orki. Pole. I jeszcze raz, jeśli Danielu, pozdrawiam Daniela. Wolę powiedzieć imię. Tylko, ale pozdrawiam cię Danielu, jeśli oglądasz ten cały odcinek do końca. Też to pozdrawiam cię bardzo, ale to bardzo serdecznie. Bo naprawdę postarałeś się z prezentem. Nie spodziewałem się, że aż taki fajny wymyślisz. A tak się biedny chłopak bał, że nie trafi mi z prezentem i w ogóle miał. I on mówił mi, że nie ma pomysłu. A jak on już na coś wpadnie, to. No i wpadł na pomysł. Więc jeszcze raz przypominam, nic nie muszę. Dokładnie ty i ty musisz, wiesz co zrobić, te 5 magicznych rzeczy, które już dzisiaj wymieniłem ponad 10 razy na odcinku, pewnie, żebyś po prostu, bo ja wam przypominam to cały co jakąś chwilę, żebyście nie zapomnieli naprawdę, bo to jest cholernie ważne, czy szalenie ważne, by to powiedziała moja pani z matematyki z gimnazjum. Spadeczek FPS-ów, czyżby? Pięknie to, idzie. No i teraz poprzeczniaczki, więc powoli się będę z wami żegnał. W sumie nie wiem, czy przeorałbym jeden poprzeczniak, czy... Nie wiem, wykończę, na co... Jak miałem wykończyć, to wykończę już wszystko, bo tak już wiele nie zostało, tylko przejechać ten poprzeczniak, też ten poprzeczniak jeszcze w jedną stronę. Sobie to jeszcze ładnie tutaj odoram. O, to będzie ładnie wyorane. Dobra. I pięknie. Tylko jeszcze ładnie wycofać, żeby wszystko objęło. Zatrzymać się. I jedziemy. No. Więc... Mordeczki, tam piszcie w komentarzach już pomysły na... Czekam na was, na wasze pomysły. Pamiętajcie, jest co, jest warto, bo przypnę serduszkiem najlepszą nazwę polskiej serii, która będzie już niebawem na moim kanale. Więc wyczekujcie, bo będzie to chyba jedyna chyba z fajniejszych serii. Postaram się już tym razem fajnie poprowadzić. Tak typowo po polsku. Pobierać wszystko, tak żeby już nic nam nie poprzeszkadzało. O, pięknie, równo idzie, poszedł! Szybki i wściekły. No, troszeczkę mi, już mi ta buzda nie wyszła, ale dobra. Tam Andrzej przyjdzie i to doklepie. Tam się czepiam jeszcze głów. Cyk. I jedziemy. Pięknie. Czekajcie, muszę troszkę wycofać, poprawić. Muszę pomyśleć, policzyć. Dobra, cofam. Dobra. I jadę. Jadziemy na Szczecin.
żeby nie przedłużając żadne już sekund, ani sekund dłużej. Dobra, ja tu sobie zostawię. Bóg sobie już umyje poza odcinkiem. Mordeczki. A sobie zjadam jeszcze na gospodarstwo. Mamy już, a mnie grzeją w uszy te zesławki. Dobra, ja tu sobie stanę idealnie przed Kercherem. Karcherem, czy jak on to woli. Dobra. Więc... Czekajcie, jeszcze muszę wycofać ładnie. Dobra, młodeczki, ja serdecznie wam dziękuję za uwagę. No i co, młodeczki? Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. I na razie trzymajcie się, piąteczka! Puuu!